Jeżeli kobieta planuje zajście w ciążę i chciałaby też równocześnie założyć sobie aparat ortodontyczny, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to zrobić. Jedyne co, o czym trzeba pamiętać, że w ciąży nasze dziąsła są troszkę takie rozpulchnione, bywa, że są krwawiące, ale odpowiednia dbałość o higienę jamy ustnej, o higienę zębów na pewno pozwoli się wszelkich jakichś przykrych niedogodności pozbyć. I nie ma tu żadnych przeciwwskazań, żeby kobieta, która planuje ciążę, czy kobieta, która jest w ciąży, sobie taki aparat założyła. Jedyne co, jeżeli kobieta już jest w ciąży, a chciałaby sobie założyć aparat stały i nie mamy jeszcze żadnego badania wcześniej wykonanego, to nie powinniśmy jej robić zdjęcia rentgenowskiego. Wówczas lepiej, żeby założenie aparatu odroczyła sobie na okres po urodzeniu dziecka.